Cześć, ponownie widzimy się po przerwie, która była spowodowana trochę tym, że miałem troszkę innych zajęć. W międzyczasie coś tam nagrywałem, ale no nie wrzucałem tego, nie publikowałem, bo takie były pozaczynane wątki, a nie chciałem znowu wrzucać jakichś tam miksów 10-minutowych właściwie z nic nie robienia. Jak widać, motorynka jest bez widelca. Udało mi się kupić czerwony widelec w oryginalnym lakierze w takim całkiem dobrym stanie. Razem z górną półką też w trochę lepszym stanie od mojej i wysłałem już oba widelce, i ten mój zapodkładowany, i ten świeżo zakupiony do gościa, który wymieni te tuleje w tym nowym widelcu i przełoży wszystkie inne elementy typu sprężyny, lagi, bieżnie i tak dalej, wszystko do tego nowego widelca. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będę miał ten widelec i będę mógł założyć do motorynki w końcu go już i postawić ją na kołach. W międzyczasie jeszcze zrobiłem jedną rzecz, obczajcie. Jeszcze w międzyczasie zdjąłem głowicę. Tu na pierwszym, między pierwszym a drugim cylindrem przepalona uszczelka. Nie było sprężania na pierwszym i na drugim cylindrze i właściwie miałem tego silnika już nie rozbierać, ale tak trochę ciekawość mnie podkusiła, mi trochę ciekawość, i zrzuciłem głowicę i okazało się, że ani blok, ani głowica nie jest przytopiona, nie jest przepalona, jest idealnie gładka, a uszczelki brakowało aż około centymetra pomiędzy cylindrami. Zamówiłem sobie części, pasek rozrządu, pasek alternatora, uszczelkę, szpilki głowicy, jeszcze jakieś tam drobne pierdoły i będziemy wymieniali tą uszczelkę. Poskładamy sobie go jakoś, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Dzisiaj będę się brał za kadeta, będę zabierał to zawieszenie z harta, żeby w końcu się wziąć za regenerację. I jeszcze zająłem się jedną rzeczą, a mianowicie ogarnąłem trochę to pobojowisko. Nie jest rewelacyjnie, ale jest coraz lepiej, także dzięki tam kolego, który mnie trochę zmotywowałeś i opieprzyłeś trochę. Wziąłem się, idzie przejść, idzie nawet buta postawić, także nie jest źle. Zabieramy dzisiaj to zawieszenie z kadeta, wrzucimy cały tamten z powrotem ten seryjny przód i weźmiemy się za mycie tych lag, rozbieranie i tak dalej. To zawieszenie jest obniżone, żeby nie było tak dramatycznie wysoko do harta, bodajże o około 4 czy 5 cm. Także rozbierzemy je, rozbierzemy to zawieszenie, zlejemy ten olej, wszystko rozbierzemy. Ono było niedawno regenerowane, także nie jest jakoś tam mocno ostro zawalone i właściwie wymienimy te sprężyny, wyjmiemy te sprężyny negatywne, które go obniżają, i po prostu przełożymy lagi na te, które są wyszkiełkowane, i zalejemy olejem i właściwie tyle, tam nie będzie jakiegoś mega szorowania, bo wszystko jest w porządku. Drugie zawieszenie będziemy musieli już niestety przygotować, rozebrać, znaczy rozebrać, będziemy musieli te drugie zawieszenie już umyć porządnie, bo wtedy będę z tamtego używanego korzystał, także masakra jest totalna. Spróbuję tego kadeta dzisiaj rozebrać i to chociaż zrelacjonować, a o, że tak powiem, regeneracji zawieszenia chyba poświęcę już osobny film. Właściwie to nawet miałem kamerę założoną na głowie, ale oczywiście miałem tak ustawioną, że nic nie widać, jak zwykle. Taki jest progres. Korzystając z okazji, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jak rozwiązałem żarówkę H4 w oryginalnym odwoźniku. Przywiercona z tej strony, z pojedynczej strony, i złapana z oryginalną sprężynką, a z drugiej strony jest zrobiona cienka blaszka, taka w postaci literki jakby C, żeby trzymała też w miejscu oryginalnym, w miejscu oryginalnie tego przeznaczonym. Ja wiem, że to nie jest... Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakieś oryginalne rozwiązanie, ani że ten odwoźnik, ani szkło nie jest przystosowane do tej żarówki. No, ale to nigdzie nie jeździło właściwie po drogach, jeździło tylko tutaj po polach, a przy zapłonie CDI aż wręcz grzechem byłoby nie wykorzystać gdzieś tej mocy. Do tych odwoźników nawet przy założeniu zapłonu CDI nie ma żadnych fajnych, konkretnych żarówek. Takich, żeby na 12V jakoś ciekawie świeciły, a miałem taką gdzieś tam po prostu wolną, wyjętą z samochodu. I powiem szczerze, że naprawdę szałpał. Możecie sobie zobaczyć gdzieś tam w poprzednich filmikach. Jeszcze jedna rzecz, jak pakujecie sobie to zawieszenie do kadeta, albo do innego Rometa, pewnie zresztą też,
Jak widzicie, oryginalny ogranicznik skrętu nie działa. Ano nie działa dlatego, że w harcie oryginalnie ogranicznik jest od góry. A ja tej ramy nie chciałem przerabiać, bo to nie jest moja rama. Tylko tak właściwie wrzuciliśmy sobie ten przód na próbę. Widzieliśmy ją delikatnie, ale jak widać obija troszkę zbiornik. I żeby założyć to zawieszenie, trzeba by, najlepiej byłoby uwalić ten oryginalny ogranicznik, uciąć go. Ale jak widzicie, tutaj jest minimalna przerwa, że przechodzi półka pod nim. Jak zakładacie takie zawieszenie z półkami od harta, to musicie sobie pod bieżnię, rometowską bieżnię, to musicie sobie pod oryginalną bieżnię od Rometa Kadeta podłożyć jeszcze jakąś podkładkę czy coś, żeby ją podnieść nieco do góry i wtedy wam przejdzie, nie będziecie musieli nic ciąć. No a wiadomo, że z tymi ogranicznikami jest problem taki, że po prostu najczęściej ich i tak nie ma, a jak są to taki właściwie no rodzaj rarytasu, powiedzmy, bo ja w motorynce nie miałem, musiałem drabiać się z tym trochę szarpać. No ale tutaj jest, nie chcieliśmy psuć tego, że tak powiem, co jest dobre, dlatego to pominęliśmy i rozwiązaliśmy w inny sposób. Teraz jeszcze najlepiej to by było sobie dorobić ten górny ogranicznik tak jak jest w harcie, taki w postaci takich jakby dwóch ząbków na lekkim dystansie. No bo wiadomo, że no, zniszczycie sobie po prostu zbiornik, poobijacie i tyle z tego będzie. No zresztą jak coś rozwiązywać, to rozwiązać tak, żeby było rozwiązane dobrze, nie? Dobra, my wracamy do tego seryjnego zawieszenia. Ono jest całe razem z kołem, z błotnikiem, właściwie jest gotowe od razu do założenia. Jedyne co to będę musiał chyba przełożyć, to tylko dolną bieżnię z tego co wiem, bo tam chyba wykorzystałem właśnie z tamtego zawieszenia. No i tyle, miski zostają, to akurat są jakieś tam zamienniki, które z jakiegoś sklepu, które są, powiedzmy szczerze, są padaczką. No ale działają jakoś tam, ale szału nie ma. Na pewno nie próbujcie nabijać tej bieżni oryginalnej, bo prawie na pewno sobie coś zepsujecie. Dobra, rozkręcam. Tu jeszcze sobie poluzowałem korki od góry, póki siedzi w półkach, bo będzie później z tym problem. I spójrzcie, o ile jest podniesiona ta dolna bieżnia. Tu jest może z 5 mm, gdzieś 6. Te dwie podkładki tutaj unoszą i dzięki temu to wszystko działa i przychodzi. Jak widać, wszystko jest ok. Idę po tamten widelec, wrzucamy go i bierzemy się za rozbiórkę tego. Zeszło mi oczywiście dłużej niż myślałem, ale jest. Zostało tylko podpiąć tutaj kable do przełącznika, do stacyjki i do lampy. Dałem sobie z tym spokój na razie, na dzisiaj, bo przydało się zrobić coś z tym. Jest owinięte taśmą i wygląda paskudnie. Zmieniłem też śruby tutaj, bo były jakieś wstawione ósemki, a tutaj jest oryginalnie gwint M10 ze skokiem 1 mm. Niestety nieocynkowane, czarne. Nakrętka niestety, no pomalowane zostało to wszystko razem z widelcem i to dopiero później. Ja dopiero to wszystko później jakoś tam doprowadzałem do użytku, naprawiałem. Tak zrobili, tak jest, także ja tutaj nie mam na to wpływu. Dobra panowie, dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem, tam za parę dni, mam nadzieję, że już teraz nie. Będę się starał tak, żeby nie było tych przerw jakichś tam, no ale wychodzi to różnie i zobaczymy jeszcze, jak to wszystkim z tym będzie. I tyle. Dobra panowie, dzięki wielkie, cześć, dobrej nocy życzę.